Jest to nasza 44. wystawa zorganizowana przez naszą firmę. Agnieszko, no ja długo nie będę mówił, bo jestem dzisiaj chory, więc serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że chciałaś zorganizować. Ogromny ukłon od naszego prezesa też, że chciałaś to zrobić właśnie w klimatach motocyklowych, które są nam bardzo bliskie. Jesteśmy klubem już dłuższy okres, więc bardzo się cieszymy, że ktoś się w ogóle zainteresował taką tematyką. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i o pracach opowiesz ty. Ja na razie się już nie będę odzywał, więc przekazuję głos. Tam. Dziękuję bardzo. Skąd te motocykle? Tam widzieliście Państwo moje zdjęcie w wieku 3 lat na motorze i to tak się zaczęła moja fascynacja motorami i tak się skończyła, bo mieliśmy niestety, jak ja miałam 3 latka, mieliśmy z tatą moim i z mamą wypadek na motocyklu i od tam zdarzenie z ciężarówką i od tamtej pory no, nie było mi dane wsiąść na motor i powiem szczerze, to jest takie troszeczkę taka, jak tutaj pani powiedziała, taka trochę psychoterapia moja, leczenie takich moich lęków wewnętrznych. Także się zmierzyłam z tym tematem. No i zrobiłam to dla taty, no bo on się fascynuje tymi motocyklami cały czas, ale no, też już mu nie było dane nigdy pojechać. I cieszę się, że mógł tutaj sobie zobaczyć, zrobimy mu zdjęcie z ładnym motocyklem. No, chciałam oczywiście podziękować za zorganizowanie wystawy. Na tą wystawę byłam zapisana już 2 lata temu, kiedy przeprowadziliśmy się do Elbląga. Nie wiedziałam, że tutaj jest takie ogromne zainteresowanie sztuką, bo byłam w kolejce dopiero na ten czas. No i właśnie bardzo chciałam serdecznie podziękować panu Jarkowi, całej galerii. Tak jak Państwo będziecie oglądali te obrazy, ja bym tylko chciała troszeczkę powiedzieć, bo one są te troszeczkę niektóre mroczne właśnie ze względu z tych moich skojarzeń, tak? No a nie byłabym sobą, gdybym nie umieściła tutaj moich pań, ponieważ przeważnie maluję kobiety i akty. Thank you.